7 godzin i 40 minut. Tyle w województwie śląskim trwa najkrótszy dzień przypadający tego roku na 21 grudnia. Tym samym to pierwszy dzień astronomicznej zimy nazywany też dniem przesilenia zimowego. Niegdyś dzień ten hucznie świętowano z uwagi na fakt, jak dobre wiadomości zwiastował. Bowiem każdy następny miał cieszyć coraz większą dawką promieni słonecznych. Słońce każdego dnia jest niżej od punktu przesilania, przesilenia letniego i my tego nie dostrzegamy, ale każdego dnia jest niżej i dochodzi do takiego punktu jak dziś, czyli mamy przesilenie zimowe, kiedy Słońce jest zaledwie 15 stopni nad horyzontem. To jest 4 razy mniej niż normalnie, czyli w ciągu najdłuższego dnia w roku. I cztery razy krócej trwa dzień. Ale nic się nie dzieje za darmo, ponieważ w Australii w tym samym czasie na Antypodach mają najdłuższy dzień w roku. W związku z tym wszystko się w przyrodzie wyrównuje. Natomiast optymistyczna informacja jest taka, że po najkrótszym, jak mówią niektórzy, najbardziej ponurym dniu w roku, każdego dnia tych minut będzie przybywało aż oczywiście do dnia przesilenia wiosennego. Najkrótszy dzień w roku nie bez powodu nazywany jest najbardziej ponurym. Zbyt mała ilość słońca może powodować wzmożone stany depresyjne u ludzi, a wielu z nas może narzekać również na samopoczucie fizyczne. Nie pozostaje więc nic innego jak klasyczne, byle do wiosny.